Bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Posłuchajcie, w dniu dzisiejszym przychodzę do Was z hitami kosmetycznymi, ale jednocześnie zaznaczam, że są to moje pierwsze wrażenia, okej? Żeby nie było takich komentarzy, że Boże, ty 3 dni używasz i ty już polecasz. To są moje pierwsze wrażenia. To są moje pierwsze wrażenia, zaznaczam. I dzisiaj postanowiłem się pochwalić, tak, postanowiłem się pochwalić, bo zasługują te produkty na to. Posłuchajcie, ja jestem po przeszczepie włosów. Jeszcze do 1,5 miesiąca temu mogłem używać tylko i wyłącznie jednego szamponu, no bo wiadomo, w związku po kłuciach, nakłuciach, uszkodzeniach skóry głowy, no bo wiadomo, no jak się ma przeszczep, to są wkłucia, tak, i tak dalej, przerwanie ciągłości. Mogłem używać tylko szamponu Cercopil. Więc teraz dla mnie najważniejszym wyznacznikiem, kiedy ja już mogę używać potencjalnie normalnych kosmetyków, jest to, jak moja skóra głowy się czuje. Czy ona się czuje nawilżona? Czy jest ściągnięta? Czy jest przesuszona, czy jest uwrażliwiona, to jest dla mnie najważniejsze. I jak najbardziej to akurat mogę już ocenić po jednym zastosowaniu. Czy na przykład dany produkt myjący dla włosów, do włosów, jest dla mnie. I to mogę ocenić, ale tutaj nie było pierwszego użycia, tylko tych użyć już było kilka, więc jak najbardziej też. Następny produkt ma działać długoterminowo, ale ja go oceniam też pod kątem stylizacji włosów. Bo jeżeli widzicie moje włosy zaczesane do góry, nastylizowane, to uwierzcie mi lub nie, nie mam tutaj żadnego lakieru, żadnego innego stylizatora, tylko mam ten produkt, który chcę Wam dzisiaj pokazać. Także przychodzę do Was z hitami kosmetycznymi. Posłuchajcie, seria Herbum od Bielendy, ta różowa, oficjalnie informuję Was, będzie wycofywana. Z tego względu, że wprowadzili nową wersję, ulepszoną wersję ozonową, z ozonowaną oliwą, która właśnie prezentuje się tak. I dzisiaj na jej temat pogadamy, więc jeśli lubiliście tą różową serię Herbum, różową, to póki jeszcze w Waszych rozmanach jest, zróbcie zapasy, bo jej nie będzie. A jeśli w Waszych rozmanach już jej nie ma, to jeszcze na stronie Bielendy jest na promocji. Czyli można zamówić jeszcze tam starszą tą serię. Zanim byłem przed przeszczepem włosów i tak dalej, to bardzo lubiłem z tej serii peeling do skóry głowy, lubiłem płukankę do włosów. Mega te produkty były. Ja też je rekomenduję, bo one naprawdę mają cały pech i naprawdę robią robotę. Aczkolwiek no Bielenda postanowiła je wycofać. Powiem Wam szczerze, że też się naciąłem z jedną sytuacją odnośnie tej nowej serii do włosów, ponieważ w tej nowej serii Herbum ozonowej są 2 maski do włosów. Ja byłem święcie przekonany, że tam jest 1 maska do włosów, a są 2. I któraś z nich, teraz nie sprawdzę na chwilę obecną, bo nie mam takiej możliwości, ale jak będę w Polsce, to sprawdzę i Wam dam znać, która, ale Wy to też możecie wyłapać, ma paraben. Jedna z nich ma paraben w składzie. Jedna z nich jest dobra składowo, a druga z nich na końcu ma paraben, więc jej nie polecam. Pozornie identyczne opakowania tych masek do włosów, a przeznaczenia różne. Ja myślałem, że to jest przy nagrywaniu jeden produkt, a tu nie. Okazuje się, że są 2 maski do włosów i jedna ma cudowny skład, a druga ma parabeny. Także niestety nie polecam. I teraz posłuchajcie, tutaj jak najbardziej w pełni z świadomością mogę powiedzieć, że Bielenda stworzyła kolejną innowację, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy. Mimo naszego płaczu, smutku i żalu w kwestii wycofywania serii Herbum różowej, jest się z czego cieszyć tak naprawdę, ponieważ mamy nową technologię, mamy tutaj zastosowaną ozonowaną oliwę, mamy również zastosowany tripeptyd miedziowy. I jak najbardziej mamy tutaj efektywne działanie na skórę głowy. I teraz sobie o tym pogadamy. Ozonowana oliwa wykazuje właściwości detoksykujące. Czyli odtruwa skórę głowy ze wszystkich złogów, zanieczyszczeń, może znacznie wspomóc proces detoksykacji skóry głowy, kiedy przechodzicie na dobrą pielęgnację skóry głowy, a używaliście syfu i jesteście na przykład w fazie detoksykacji skóry głowy, to ozonowana oliwa przyspiesza ten proces o miesiąc, ale zawsze coś przyspiesza. Dodatkowo mamy tutaj zastosowane prebiotyki, które dbają o mikrobiom skóry głowy, dbają o skórę głowy, silnie ją regenerują, także jak najbardziej komfort jest zastosowany i mamy tripeptyd miedziowy. Tripeptyd miedziowy stosowany na skórę głowy wykazuje właściwości hamujące wypadanie włosów. Mi włosy nie wypadają. Ja teraz zapuszczam i robię, żeby te moje przeszczepione jak najszybciej odrastały i jak widać udaje mi się to. Tripeptyd miedziowy skutecznie hamuje wypadanie włosów, zmniejsza również telogenowe wypadanie włosów, co zostało udowodnione w licznych badaniach naukowych, aczkolwiek telogenowe wypadanie i tak swoje ma za uszami. Dodatkowo przyspiesza bardzo silnie wzrost nowych włosów, które są bardzo mocne,
które są bardziej sprężyste i bardziej odporne na wypadanie w przyszłości. Tripeptyd miedziowy tak naprawdę stabilizuje, on renaprawia cały schemat funkcjonowania skóry głowy na poziomie komórkowym. Czyli on totalny robi, totalną przebudowę skóry głowy, totalną. Ta skóra głowy się przebudowuje. Dodatkowo tripeptyd miedziowy, powiem wam to, bo to nie jest żaden wstyd, no działa przeciwstarzeniowo na skórę głowy. Skóra głowy też się starzeje. Tak, też skóra głowy się starzeje, więc tutaj dodatkowo mamy właściwości przeciwstarzeniowe na skórę głowy. Dodatkowo właśnie właściwości przeciwstarzeniowe na mieszki włosowe, tak? Żeby włosy miał dłuższą fazę, żeby był mocniejszy, żeby był odporniejszy, także cudownie. I okej, ja już nie będę przeciągał tematyki, od razu zaczynam temat produktowy. Pierwszy produkt jest to ozonowy, pisze na opakowaniu, że jest mocny. Nie zgodzę się z tym, za Chiny Ludowe, że to jest mocny szampon. Ozonowy szampon w piance do skóry głowy normalnej i przetłuszczającej się. Ozonowana oliwa, niacynamid, żejszyn i biotyna. Wygląda on tak. Na minus, on nie pachnie już tak cukrowo, kokosowo, pinakoladowo, jak różowa seria do włosów. To już tak nie pachnie. To już jest zapach taki kwiatowy. To już jest zapach taki kwiatowej świeżości. To już nie jest zapach taki kokosowy, pinakoladowy, taki słodki, taki fantastyczny. No niestety nie. Stąd zabrali ten zapach. Powiem wam tak, na umycie dokładne mojej skóry głowy wystarczą dwa psiknięcia, dwie dozy pianki, aby spektakularnie oczyścić skórę głowy. Fantastycznie oczyszcza skórę głowy, bezdyskusyjnie, bez rozwalania bariery lipidowej. Nie przesusza skóry głowy. Skóra głowy po tym szamponie jest taka oddychająca, taka rześka. Nie jest przesuszona, nie jest podrażniona. Naprawdę świetny szampon, bardzo delikatny, mogę to powiedzieć, mimo że oni piszą, że to jest mocny szampon. Nie zgodzę się z tym, że jest mocny. Nawet sądząc po INSI, sodium kokosulfate nie jest mocnym detergentem aż tak. Zdecydowanie bym szybciej powiedział, że ALS mógłby być odrobinkę mocniejszy, ale sodium kokosulfate nie jest aż tak agresywnym i mocniejszym detergentem, żeby używać ten szampon rzadko. On jest w porządku. Dodatkowo w składzie mamy tutaj ekstrakt żeńszenia, pantenol, trehalozę, właśnie mamy ozonowaną oliwę, która detoksykuje skórę głowy, niacynamid, mamy delikatny następny detergent sodium kokolil alaninate, czyli też delikatny detergent, fenoksyetanol nie dla kobiet w ciąży, benzyl, alkohol z grupy aromatycznych w porządku, jak najbardziej ok. Świetny szampon, mega mi się sprawdza, polecam zdecydowanie, robi robotę, zobaczymy jak to będzie na dłuższej perspektywie, na chwilę obecną jestem naprawdę mega, mega, po prostu nadzwyczajnie w świecie oczarowany tym produktem. Następny produkt właśnie, dzięki któremu mogę włosy tak wystylizować, jest to ozonowy booster w piance do skóry głowy z ozonowaną oliwą, biotyną, tripeptydem miedziowym i prebiotykami. Wygląda on tak i tutaj Bielenda mówi nam tak. Jestem wzmacniającym ozonowym boosterem w piance stworzonym do pielęgnacji skóry głowy i stymulacji włosów. Zawieram w swoim składzie oliwę nasyconą elektryzująco skutecznym ozonem, niebieskim gazem, który podczas aplikacji uwalnia swoją rewitalizacyjno-dotleniającą moc. I jak najbardziej się z tym zgodzę. I tutaj mamy w składzie jeszcze biotynę, mamy tripeptyd miedziowy, mamy prebiotyki, mamy lactobactylus, fermenty. Tripeptyd miedziowy jest bardzo wysoko w składzie oligosacharydy alfa-glukanu. Mamy najsłabszą formę witaminy C, ale ona jest tutaj bardziej jako nośnik, także tutaj ona nie wykazuje żadnych właściwości rozjaśniających, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Zapach, nośnik przenikania, fenoksyetanol, nie dla kobiet w ciąży, tyle. Ten produkt jest wcierką do skóry głowy w piance. Nadzwyczajniej w świecie wcierką do skóry głowy w piance. I ja wam pokażę, jak ja to robię. Nakładam sobie 3 dozy tej pianki, wmasowywuję w skórę głowy po myciu. Biorę grzebień i rozczesuję je do góry. I finalnie rano mam taką fryzurę. Włosy są lekko usztywnione, ale nie są bardzo usztywnione. Naprawdę teraz, gdybym je przyczesał jeszcze raz, to by one już nie były aż tak usztywnione. Więc mogę z pełną stanowczością powiedzieć, że jest to wcierko pianka do włosów. Jest to produkt zarówno regenerujący, przebudowujący skórę głowy, wzmacniający włosy i skórę głowy, jak i również jednocześnie produkt stylizujący. Czyli zdrowy stylizator? Jest to możliwe. Jak najbardziej tak.
Zapach jest taki sam jak w przypadku tego szamponu, czyli właśnie ten kwiatowy. Zabrali mi tutaj zapach pina kolady, ubolewam nad tym, ale w związku ze składnikami aktywnymi i technologią zastosowaną w tych produktach ja nie będę płakał. Ponieważ mogę ze stanowczością pełną powiedzieć, że to jest technologia. To jest technologia. To jest technologia. W niskiej cenie. To jest technologia. I zobaczymy, jak to będzie mi się w dłuższej perspektywie sprawdzało. Za 2 tygodnie będę mógł już używać peelingi do skóry głowy, bo z tym jeszcze muszę poczekać, ale za 2 tygodnie już będę mógł i mam w zapasie. Mam z tej serii w zapasie peeling do skóry głowy i ja jeszcze na jego temat nie mogę Wam nic powiedzieć, no bo ja go jeszcze nie używałem. I tutaj główne skrzypce i pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o złuszczanie, gra kwas szikimowy, on będzie złuszczył martwy naskórek. Mamy też oligosacharydy alfa-glukanu, mamy prolinę białko, aminokwas, lactobacillus ferment, sacharomycynę. Także jak najbardziej też mamy w składzie, mamy ozonowaną oliwę, tutaj nie mamy tripeptydu miedziowego. I ten peeling trochę inaczej wygląda, bo ten pierwszy, w tej pierwszej wersji Herbuma miał taki, teraz nie pokażę, dzióbeczek, że po prostu laliście, masowaliście i tyle. Tu nie, tu jest pipeta. Tutaj jest pipeta. Także ja za 2 tygodnie będę mógł używać tego peelingu, więc Wam dam znać na pewno, co sądzę na temat działania tego produktu. Ale pierwsze wrażenia. Genialny stylizator. Skóra głowy jest nawilżona, skóra głowy jest w komforcie i genialnie stylizuje włosy. Szampon fantastyczny. Szampon fantastyczny. Naprawdę delikatny, mimo tego, że pisze i mocny. Ja w ogóle w Rossmanie miałem takie déjà vu. Patrzę mocny, patrzę na skład i mówię, co oni gadają, mocny, serio, nie. No i się okazało w praktyce, że nie jest mocny. I jak najbardziej moja skóra głowy jest w komforcie od tych kilku dni, kiedy używam tych produktów. Odstawiłem na chwilę Kadi, bo chcę poużywać właśnie i boostera, i tego szamponu razem, żeby to posprawdzać, jak to wszystko ze sobą w kupie działa. Więc też chcę nabrać takiego obrazu działania produktów przez okres 30 dni. Także dam Wam też znać w dłuższej perspektywie, czy będą to cuda kosmetyczne, czy też nie. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony, naprawdę, a zwłaszcza z tego boostera, który jest nie dość, że wcierką do skóry głowy, to i jeszcze jest stylizatorem. No mega sprawa, także jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w następnym filmie. Kocham Was bardzo. Do zobaczenia. Hej!